poniedziałek, tuż po wyjściu z sali egzaminacyjnej, pytaliśmy uczniów, jak poszły im testy z wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego. Dobrze! A co było trudne? Nie wiem, no mi się wydawało, że historia. A teraz już jesteś po polskim, wyszłaś przed czasem. Jak ci poszło i jakie treści tam były? I czy byłaś dobrze przygotowana? No dobrze byłam przygotowana. Tam było, że charakterystykę mieliśmy opisać jakiegoś bohatera z literatury. No, tak to dobrze mi poszło. I tego się spodziewałaś, tej charakterystyki? No, spodziewałam się rozprawki, tak jak co roku. Nie wiem, chyba dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej. Czułeś się przygotowany? Nie. W ogóle? Zero. No, ale będzie dobrze, tak czuję. Stresowaliśmy się, ale byliśmy dosyć dobrze przygotowani. Spodziewaliście się charakterystyki? Nie. Bardziej pomiędzy rozprawką a opowiadaniem były głosy głównie. A jeśli chodzi o WOS i historię, jak dzisiaj? W miarę okej. Miejmy nadzieję, że poszło dobrze. A przygotowujecie się już na ścisłe przedmioty, czy dzisiaj już odpoczynek? Raczej odpoczynek. No, z matematyki to i tak 100% wpadnie, więc nie ma się na co przygotowywać. Może tam ścisłe, inne powtórzymy. Jakoś tak dałam sobie radę, no. Na polskim ogólnie trzeba było opisać charakterystykę literackiego jakiegoś bohatera z jakiejś książki. Jakiego wybrałaś? Hobbita. Boisz się czegoś najbardziej? Któregoś z przedmiotów? Najbardziej to się boję rozszerzenia z angielskiego. Bo się boję tego listu, co trzeba będzie napisać i w ogóle, co to będzie w ogóle. Tak się obawiam tego najbardziej. Opowiedzcie, jak oceniacie poziom? Trudne było? Nie było tak źle. No, historia i WOS prosty, ale polski gorzej, bo była charakterystyka bohatera literackiego, więc... Spodziewaliście się tego? Nie, wszyscy się spodziewali rozprawki. A jakich bohaterów wybraliście? Vinciusza z Quo Vadis. A ty? Ja wybrałem książę Kaspian, Opowieści z Narni, część druga. Ścisłych przedmiotów się boicie? No, bardzo. Matematyka najgorsza. Całkiem dobrze. Czułaś się przygotowana i co było dzisiaj najtrudniejsze dla ciebie? Chyba historia jednak i WOS, ale myślę, że całkiem nieźle poszło. A jeśli chodzi o charakterystykę, jak ci poszła, jakiego bohatera wybrałaś? Wybrałam Wiedźmina jako głównego bohatera. A boisz się ścisłych przedmiotów, czy czujesz się przygotowana? Jak oceniasz to? Nie, ścisłe to nie jest mój konik, jednak wolę humanistyczne. Myślę, że w miarę dobrze. A co było najtrudniejsze? Historia chyba, tak najbardziej. A jeśli chodzi o polski, zaskoczyło was coś? Nie, myślę, że nie. W miarę proste było, także myślę, że będą dobre wyniki. A jeśli chodzi o przygotowanie, jak czujecie się przygotowane na kolejne egzaminy? No tak, w miarę, no. Jeszcze trzeba trochę powtórzyć, ale jest okej. Matematykę przede wszystkim trzeba powtórzyć. Miejmy nadzieję, że uczniowie matematykę powtórzyli, ponieważ wczoraj odbyły się egzaminy z części matematyczno-przyrodniczej.